Witam państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem wam o działalności grupy Ładosia, która w czasie II wojny światowej mogła uratować nawet 10 tysięcy Żydów przed zagładą. To historia, której nie ma jeszcze w podręcznikach i opracowaniach historycznych. Dowiedzieliśmy się bowiem o niej dopiero niedawno i dlatego właśnie warto ją poznać. Jeśli spodoba się wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał. Za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago. Późnym wieczorem, 27 września 1944 roku, Heinz Lichtenstern pożegnał się ze swoją rodziną. Następnego dnia miał zostać deportowany do Auschwitz. Jego rodzina miała pozostać w Terezinie. Lichtenstern był niemieckim Żydem, który po dojściu Hitlera do władzy opuścił trzecią Rzeszę i wyjechał z rodziną do Holandii. Po zajęciu Holandii przez Niemców, trafili najpierw do obozu przejściowego w Westerbork, a potem do getta w Terezinie. Będąc jeszcze w Holandii, Lichtenstern zdobył paragwajskie paszporty dla siebie i rodziny, mając nadzieję, że uratują im życie. Ale gdy dowiedział się o swojej deportacji do Auschwitz, zrozumiał, że jego wysiłki, aby zdobyć paragwajskie paszporty, były daremne. Próbował przekonać żonę i dzieci, że wszystko będzie jeszcze dobrze, ale przytłoczony świadomością swojej deportacji, zaczął szlochać. Jego dzieci nigdy nie widziały go w takim stanie. Następnego dnia, Lichtenstern stawił się na dziedzińcu koło obozowego baraku. Tam niemieccy strażnicy rejestrowali osoby wyznaczone do deportacji, odbierając im dokumenty i rzeczy osobiste. Czekając na swoją kolej, Lichtenstern przypomniał sobie, że w kieszeni płaszcza ma swój paragwajski paszport. Uznał, że spróbuje zrobić z niego Użytek, pomimo ryzyka, jakie się z tym wiązało. Sądził bowiem, że jak go okaże, może zostać pobity przez strażników albo samego komendanta obozu, Karla Rama, który również był na placu. Ale pomimo tego postanowił zaryzykować. Gdy podał swój paragwajski paszport jednemu ze strażników, ten obejrzał go skrupulatnie a następnie zaprowadził go do swojego szefa. Komendant Ram bardzo uważnie obejrzał paszport Lichtensterna. Potem nakazał wyłączyć go z transportu. Tamtego dnia w pociągu, który wyruszył z Terezina, znalazło się 2499 zamiast planowanych 2500 Żydów. Większość z nich została zagazowana zaraz po przybyciu do Auschwitz, ale Liechtenstein poczuł się tamtego dnia szczęśliwy. Wrócił do baraku i rodziny z zaświadczeniem, na którym obok jego personaliów widniało słowo ausgeschieden zwolniony. Jego paragwajski paszport uratował mu więc życie. Liechtenstein nigdy nie dowiedział się o tym, że był on częścią znacznie większej operacji zorganizowanej przez polskich dyplomatów, działaczy żydowskich, kurierów i sprzyjających im dyplomatów, dzięki którym możliwe było przygotowanie południowoamerykańskich paszportów dla tysięcy Żydów, którzy dzięki nim mogli przetrwać zagładę. Losy Lichtensterna i jego rodziny są jedynie drobnym epizodem całej tej historii. Zacznijmy ją od postawy Zachodu wobec prześladowań Żydów w III Rzeszy. Jak już państwu opowiadałem w jednym z moich wcześniejszych filmów, w lipcu 1938 roku we francuskim Evian zorganizowano międzynarodową konferencję, która miała Rozwiązać problem żydowskiej emigracji z Niemiec. Ale ta konferencja zakończyła się porażką, ponieważ jej uczestnicy ostatecznie uznali, że nie ma możliwości, aby rozwiązać ten problem. Krótko mówiąc, państwa zachodnie umyły całkowicie ręce. Opowiadałem również Państwu o tragedii żydowskich emigrantów, jacy znaleźli się na pokładzie niemieckiego liniowca St. Louis, który w maju 1939 roku przybył na Kubę, ale nie został wpuszczony. Pasażerów St. Louis nie przyjęły również Stany Zjednoczone. Takich przypadków w ostatnich miesiącach przed wybuchem wojny było znacznie więcej. Świat zamknął swoje drzwi dla żydowskich imigrantów. Gdy wybuchła II wojna światowa, zaczęły się represje wobec Żydów we wszystkich okupowanych przez III Rzeszę krajach. Najtrudniejsza sytuacja była w Polsce, w której przed wojną mieszkało ponad 3 miliony Żydów. Zostali oni zamknięci w gettach, w których bardzo szybko pojawił się głód i choroby. W styczniu 1942 roku na konferencji w Wanzy zapadła decyzja o realizacji ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Stało się jasne, że Żydów czeka zagłada, i wielu z nich zaczęło myśleć o tym, jak wydostać się z tego piekła. W cenie były paszporty krajów, które nie były w konflikcie z Trzecią Rzeszą. Stwarzały bowiem jakąś nadzieję na uniknięcie zagłady. Wielu dyplomatów samowolnie decydowało się na wydawanie Żydom paszportów swoich krajów i to jeszcze przed konferencją w Wanzy. Największym zainteresowaniem cieszyły się jednak paszporty krajów Ameryki Południowej chyba dlatego, że można je było zdobyć za łapówki. Rząd generała Władysława Sikorskiego, poinformowany o tragedii Żydów w okupowanej Polsce, słał apele do społeczności międzynarodowej, aby ratować Żydów przed zagładą. Ale te apele pozostawały bez odpowiedzi. Nawet zorganizowana w kwietniu 1943 roku z inicjatywy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii konferencja w Hamilton na Bermuda. Nie zaowocowała pomocą dla Żydów. Polski rząd w Londynie postanowił więc sam podjąć takie działania. Najważniejszymi z nich były te, które zainicjował Aleksander Ładoś, poseł polskiego rządu w szwajcarskim Bernie. Ładoś był doświadczonym dyplomatą. Przed wojną pełnił funkcję posła w Rydze, a potem był konsulem generalnym w Monachiu. Gdy wybuchła wojna, został ministrem besteki w rządzie generała Sikorskiego, odpowiedzialnym za zorganizowanie kanałów łączności z okupowaną Polską. W kwietniu 1940 roku mianowano go polskim posłem w Szwajcarii. Jego współpracownikami zostali wówczas wicekonsul Konstanty Rokicki, radca Stefan Ryniewicz oraz atasze Juliusz Kuhl. Odpowiedzialny za kontakty polskiego poselstwa z organizacjami żydowskimi. Ładoś znał sytuację Żydów i chciał coś zrobić, aby ich ratować. Za pośrednictwem Kula nawiązał kontakty z przebywającym w Genewie Abrahamem Zilbersteinem. Byłem polskim posłem, który był również przedstawicielem Światowego Kongresu Żydów oraz z przebywającym w Zurichu Chaimem Eysem, urodzonym w Polsce działaczem żydowskiej agudy. W ten sposób zawiązała się nieformalna grupa, która zajęła się pozyskiwaniem paszportów dla Żydów, gotowych z nich skorzystać, aby uciec przed zagładą. Chodziło konkretnie o paszporty krajów Ameryki Środkowej i Południowej: Paragwaju, Hondurasu, Kostaryki, Gwatemali, Haiti, Salwadoru, Peru, Boliwii, Ekwadoru, Nikaragui, Panamy, Urugwaju i Wenezueli. Te paszporty wymiernie zwiększały szansę Żydów na przeżycie. Jeśli nawet nie udało im się opuścić Europy, Trafiali do specjalnych obozów internowania, w których panowały względnie przyzwoite warunki. Niemcy mieli obawy przed tym, aby deportować ich do obozów zagłady. Cały ten pomysł ratowania Żydów narodził się jeszcze przed tym, jak zaczęła się zagłada. Możliwe jest, że miały na to wpływ informacje, jakie dotarły do Ładosia i jego współpracowników, mówiące o tym, że takie praktyki okazjonalnie stosują dyplomaci innych krajów. W każdym razie już w 1941 roku Grupa Ładosia zainicjowała taką działalność, pozyskując sobie znanymi kanałami kilkadziesiąt paragwajskich paszportów. Trafiły one do rąk działaczy żydowskich w Związku Sowieckim, którzy dzięki nim mogli wyjechać do Japonii. Działania grupy Ładosia nabrały jednak szerszego charakteru, gdy nawiązała ona kontakty z Rudolfem Huglim, konsulem honorowym Paragwaju, który zgodził się sprzedawać paragwajskie paszporty in blanco. Nie wiemy dokładnie, jak funkcjonowała w praktyce grupa Ładosia, kto i za co w niej odpowiadał. Przesłuchiwany w tej sprawie przez szwajcarską policję, która prowadziła własne śledztwo w tej sprawie, Zilberstein stwierdził, że to on dostarczał listy Żydów potrzebujących paszportów konsulowi Rokickiemu, a ten je ewidencjonował i organizował ich produkcję. Następnie Rokicki miał przesyłać gotowe paszporty zilbersteinowi wraz z listami Hugliego do każdego z beneficjentów, informujące o uzyskaniu takiego paszportu. Z kolei Hugli w swoich zeznaniach przed szwajcarską policją stwierdził, że autorem całego pomysłu był radca Juliusz Kul. Według Hugliego Kul odbiera od niego czyste blankiety. Paszportów, a następnie przekazywał je Rokickiemu, który je następnie wypełniał i opieczętowywał. Odbiorcami tych paszportów byli m.in. Żydzi z Polski, Słowacji, Holandii, Węgier i Niemiec. Za każdy z tych paszportów trzeba było zapłacić od 500 do 2000 franków. Pieniądze na to pochodziły od organizacji żydowskich. Ale nie były to tylko paszporty Paragwaj. Grupa Ładosia nabywała je również od konsula generalnego Peru w Genewie, José Barreto, pracownika konsulatu generalnego Salwadoru w Genewie, Georga Mandela Mantello, konsula honorowego Hondurasu w Bernie, Antona Bauera, a także od wielu innych. Dzięki tym paszportom Wielu Żydów mogło opuścić Europę, ale jeszcze więcej z nich trafiło do specjalnych obozów internowania w Titmoning, Libenau, Bülsenberg w Niemczech, a także do obozu internowania w Wittel we Francji, gdzie mieli oczekiwać na dalszą podróż. W tym ostatnim obozie znalazło się m.in. około 260 Żydów z warszawskiego getta. Jak już wspomniałem, warunki, jakie panowały w tych obozach, były całkiem przyzwoite. W lecie 1943 roku niemiecki MSZ zwrócił się jednak do państw południowoamerykańskich z prośbą o sprawdzenie tożsamości osób internowanych w Witel. Ale nigdy one na tę prośbę nie odpowiedziały. Ostatecznie Niemcy wywieźli polskich Żydów z Witel do Auschwitz, ale był to wyjątek, bo Niemcy honorowali jednak te paszporty. Jak szacuje brytyjski historyk Roger Murhaus, grupa Ładosia w ciągu prawie czterech lat swojej działalności mogła uratować nawet 10 tysięcy Żydów, ale świat o tym dość długo nie wiedział. Dopiero kilka lat temu, gdy udało się dotrzeć polskim dziennikarzom do akt szwajcarskiego śledztwa w sprawie grupy Ładosia, zaczęliśmy poznawać tę historię. Dzięki inicjatywie Jakuba Kumocha, polskiego ambasadora w Szwajcarii, opublikowano nawet listę Żydów, którzy otrzymali paszporty od grupy Ładosia. Tyle tylko, że ta lista nie jest kompletna. Pomimo swoich zasług w ratowaniu Żydów, Aleksander Ładoś nie otrzymał tytułu sprawiedliwego wśród narodów świata. Brakuje rzekomo wiarygodnych zeznań świadków, które potwierdzałyby jego dokonanie. dokonania. Stronie żydowskiej znacznie łatwiej jest mówić o udziale Polaków w Holokauście, bo na to nie potrzeba wiarygodnych zeznań świadków. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie. Dariusz Kwoka, Dariusz Świetrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojal, Piotr Jaskiernia, Marek Kozela oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z Okręgu Toronto i Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając PODZIĘKUJ, a także cyklicznych wpłat klikając WESPRZYJ na dole ekranu. Płat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.